Rzecz jest taka, że wiecie co, fascynuje mnie w ogóle duch człowieka, ale mówię o tym żywym duchu człowieka i ja w wielu rzeczach jakby nie jestem w stanie jakby widzieć, dlatego że trudno mi jest ocenić samego siebie, na przykład wtedy, kiedy śpię, ja nic nie wiem o sobie, chyba że coś mi się przyśni. I wiecie co, ale czasami obserwuję, jak się moje dzieci zachowują i zaobserwowałem taką rzecz, że one czasami w nocy wstają i na przykład mówią się innymi językami. One coś mówią w innych językach. W ogóle ja nic nie rozumiem, co one mówią, ale one coś mówią. Kiedyś, przed tym, jak byłem nienawróconym człowiekiem, one coś mówiły po polsku, coś tam brudziły, gadały i tak dalej. Teraz po prostu obudzą się i coś mówią w innych językach. I któregoś dnia, pamiętam, Stasiek ktoś mówił, ktoś głośno zaczął mówić coś w innych językach i po chwili przestał mówić w innych językach i powiedział, nie macie władzy nad ich ciałami. Mnie to sobie zmroziło, po prostu przeszło mi ciarę. I długo na ten temat myślałem w ogóle, co to jest. I zrozumiałem jedną rzecz, że jest napisane, nie śpij, nie drzemie duch Izraela. Chodzi o to, że cały ten potencjał w ogóle niebiosa, w ogóle boskości w człowieku pracuje notorycznie. Nie ma możliwości, nie śpi, nie drzemie duch Izraela. Cały czas, w ogóle nawet jak ja śpię, to po prostu wszystko pracuje, mój duch jest czynny. W ogóle ja zrozumiałem, że całe zaopatrzenie tak naprawdę jest nawet wtedy, kiedy śpię. To nie jest to, myślałem o takich gdzieś pasywnych przykładach, to w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o to, że trzeba zrozumieć, że nawet kiedy się śpi, to ten duch jest czynny, wszystko po prostu działa. Cała machina ochrony, cała machina zaopatrzenia, wszystko działa nawet kiedy śpimy.